Niedzielka rano i od razu człowiek jest szczęśliwszy. O nie! No dobra, sprawdzę. O nie, czwartek, znowu spóźni się do szkoły. Dobrze, że położymy się w ciuchach. Główka pracuje. Jeszcze... Można wrócić. O, kocham poranny jogging. To jest dopiero solidna dawka endorfin. Jeszcze tylko umyć ręce i idę coś zjeść do kuchni. W ogóle nie rozumiem, jak można spać dłużej niż do godziny 5:30. Przecież to jest jawne marnowanie czasu. Okej, zobaczmy, jaką trasę dzisiaj przebiegłam. A to ciekawe. Jeszcze tylko kilka minut podciąganka i rozciąganka. No po prostu nie mogłam lepiej zacząć tego dnia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Może sobie troszeczkę odpocznę. Kilka minut. O, ja cię nie mogę! Co mi się śniło? Szybko, sennik! Znaczenie słów? Szukaj. No i zapomniałam, co mi się śniło. Nie ma tak jak wystawne śniadanie z rodziną. Coś dla ciała, coś dla duszy, energia w kilokaloriach, no i dobra energia z rodzinki. Tymbarczek, chlebek, wszystko. Tak można zacząć dzień? Rafałku, tak się z ojcem zastanawiamy. Ty masz już 24 lata. Kiedy poznamy twoją dziewczynę? O właśnie. A kiedy magisterkę napiszesz? Może zacząłbyś się dokładać do rachunków? Pracę byś znalazł lub chociaż staż. Gdzie widzisz siebie za 10 lat? Wiecie co? Ja chyba zjem u siebie w pokoju. W spokoju. Rafałku, przecież żartujemy. Ha, średnio co 2 tygodnie dajesz się na to nabrać. Aha. Okej, wszystko jest chyba dobrze. I zaczynam. Hej kochani, witajcie na moim live'ie. Dziś chciałabym wam pokazać, jak wykonać piękny makijaż oczu za pomocą tej paletki. Czekajcie, muszę się napić, bo zaschło mi w gardle. Na początku nakładamy jasny cień i nakładamy go na całą powiekę. Później w załamanie powieki nakładam ten piękny brązowy cień. Poczekajcie. O nie, o nie. Adrianna, mówiłaś, że nie możemy się spotkać, bo będziesz się uczyć. O nie, dobra, tylko spokojnie. No dobra, w sumie mówiłam, że będę się uczyć i wszystko się zgadza. No, nie mówiłam czego. Może chodziło mi o naukę makijażu na live'ie? Jak się spało? Co ty taka smutna? Stało się coś? Uśmiechnij się, ładna pogoda dzisiaj. No powiedz coś, bo zacznę się martwić. Nie mów do mnie z rana? Ale co, za wcześnie, żeby się odzywać? Jeszcze się nie rozbudziłaś? To napisz chociaż, czego szukasz w tych szafkach, bo zaraz drzwiczki z zawiasów wypadną. No przecież przyniosłam ci ten barka razem ze śniadaniem do łóżka. Nie zauważyłaś? I love you, mom, dziękuję! Dobra, a teraz najważniejsze. Dodatki jodowe. Coś pięknego. Poezja. Ale będzie lajków. Dobra, bo spóźni się na autobus. Ale już późno. Nie chce mi się.
A może jakbym wstała jutro rano, to mogłabym wszystko ogarnąć na luzie? Tak zrobię. Zresztą człowiek rano jest bardziej produktywny. A ja jestem człowiekiem. Więc powinno zadziałać. Okej, jeszcze tylko budzik. Dobra, na wszelki wypadek ustawię jeszcze jeden. Jakby się okazało, że jednak nie jestem aż tak bardzo produktywna. Które jest? 9:30? Dobra. Jeszcze chwilkę. Kolejny dzień, kolejne wyzwania, kolejne zwycięstwo, Rafałku. Jesteś najlepszy. Pobudka! Halo, halo, wstajemy, nie ma spanka. Co wy robicie? Karamity pod poduchy! A nie, to się mówi na dobranoc. Wstajemy, wstajemy! A, znowu zapomniałem, że mieszkam sam. Nie. O, też nie. To w ogóle nie. Świetnie, nie tylko, że mam tyle cichu, że mi się szafa nie domyka, to jeszcze muszę posprzątać ten bałagan i się spóźnię na spotkanie z Aniką. Vicky, a może spotkamy się i pojedziemy na rolkach? Na przykład w niedzielę. W niedzielę? A który jest dzisiaj dzień? O, sobota, to po co ja 2 godzin wybieram outfit? O, to co w końcu biorę na spotkanie z Aniką? Ciekawe, dlaczego widelce mają 4 ząbki, a nie na przykład 3 albo 5? Dlaczego mówi się, że talerz leży, a tymbark stoi? I dlaczego brytyjski tytuł honorowy nazywa się Sir? Anika! Anika! Co? Znowu rozmyślasz nad tymi widelcami, co stoi, a co leży? Nie, coś ty, proszę cię, nie. Mam recytację wiersza na dzisiaj na polski, więc sobie przypominam. Najważniejsze to zostawić taki mocny budzik, że zwalnięciem ogień konkret. Dzwoni i wstaje, że nie jakieś tam melodyjki. O, i luks, skurcze, i luks. Co się dzieje? Już dobrze. Czas na poranną prasówkę. Cześć kochani, zadawajcie pytanka, odpowiem na wszystkie. To dobre, jakie masz marzenie i czy to prawda, że chcesz się nauczyć robić salto? Zobaczcie, jakie sobie zrobiłam śniadanie! Ale mi smakana robiła. Hej, Adrenna, dasz mi może przepis na tego ogórka? Wygląda genialnie. Nic tak nie ładuje baterii na cały dzień jak energetyczna muzyka z rana. Anika, ścisz tę muzykę! O nie! Prawie wstałam lewą nogą! Miałabym zepsuty cały dzień! Albo dobra, raz się żyje! No, nie było tak źle! Au! Au, moja chustka! Au! Żartowałam. Pamiętaj, nieważne jak zaczniesz dzień, ważne, że możesz go obrócić na swoją korzyść. I pamiętajcie, koniecznie napiszcie nam, jak wy spędzacie poranki. Zostawcie łapkę w górę, udostępniajcie ten film wszystkim, których znacie. No i oglądajcie Studio Tymbark za tydzień. Bye!